Ćwiczenie ósme. W związku z tym, że miałem troszeczkę informacji, że na początek C-dur, A-moll jest trudna zmiana, więc przechodzimy do kolejnych akordów. Będą to akordy A-moll i A-dur. Gramy je przy użyciu tych samych palców, mianowicie tych samych progów, ale będą inne struny. Pierwszy palec, druga struna, próg pierwszy. Drugi palec, próg drugi, struna czwarta i pod nim trzeci palec na strunie trzeciej, próg drugi. I odełkujemy z struną piątą. Natomiast akord E-dur wygląda identycznie, tylko przesuwamy do góry wszystkie palce. Czyli palec pierwszy, struna trzecia, próg pierwszy, palec drugi, struna czwarta, piąta, próg drugi i palec trzeci, struna czwarta, próg drugi. Ale jodełkujemy ze struną szóstą. A-moll, piąta.